Siemano, wiecie, ja jestem Kubek. W dzisiejszym odcinku pokażę wam takie różne typy pisania na Messengerze, czyli po prostu typowy Messenger. Ale zanim zaczniemy odcinek, to zasubskrybujcie mnie. Tak, proszę. I powiedzcie też swoim znajomym, żeby weszli na mój kanał i po prostu dali mi suba i też obejrzeli jakieś filmiki. Koleżankom, kolegom, nawet komuś z rodziny, na przykład bratu, siostrze. W góry dzięki za pomoc i lecimy z odcinkiem. Słuchaj, strzeż suba, dzwoneczek obok i zaznacz, że chcesz otrzymać powiadomienia. Dzięki, ziomek. Pierwszą taką rzeczą w Messengerze to jest takie, to są cztery typy pisania XD na czacie. Jest XD, wszystko z dużych liter, XD z małych liter, XD pierwsza, duża, druga, mała literka i też XD, że pierwsza mała, druga, duża. Napiszcie w komentarzu, do jakiej grupy pisania XD należycie. Kolejna rzecz. Dość często mi się zdarza, ponieważ niektórzy ludzie piszą, nie piszą właśnie całego tekstu w jednej linijce, w jednej wiadomości, tylko wysyłają każde słowo w oddzielnej wiadomości. Ja się tak nauczyłem pisać, nie wiem czemu, ale tak już po prostu mam i próbuję się tego oduczyć po prostu. Przykładowo dzisiaj, kolejna wiadomość, zrobiłem coś tam, to jest mega dziwne. Kolejna sprawa to spamowanie emotkami. Rozumiem, można trochę tych emotek dać, ale tak mega dużo ich dawać zawsze? Czy mi to akurat nie przeszkadza, bo ja lubię emotki, ale są osoby, które na przykład w ogóle ich też nie używają i często nie lubią, jak ktoś spami różnymi uśmieszkami. Kolejna śmieszna rzecz to są takie trzy kropeczki w Messengerze i czasami ktoś zaczyna coś pisać, ja na przykład czekam, aż on skończy, żeby zobaczyć, co on napisze i nagle on kończy pisać po jakiejś minucie i takie, gdzie jest ta wiadomość, o co chodzi? Wiem, że też tak macie. Kolejną już rzeczą to jest na przykład chowanie telefonu do kieszeni i nagle to jest wiadomość na Messengerze. O co chodzi? Często tak mam. Czy już komuś odpiszę? Myślę, że on już pewnie nie odpisze, bo pewnie gdzieś poszedł. Chowam telefon do kieszeni i tu nagle BUM! Wiadomość! Koniec! I trzeba znowu wyciągać telefon. Czasami też autokorekta jest naprawdę zła, ponieważ chcę coś napisać, nagle autokorekta zamienia mi to słowo na inne. Ja na przykład nie wiem, że w ogóle coś takiego napisałem i wychodzą jakieś głupie, dziwne wiadomości. Już sporo razy tak miałem, no. I ta właśnie autokorekta nie działa zawsze za dobrze. W Messengerze też kilka razy udało mi się przez przypadek zadzwonić do kogoś, bo często ja chciałem wejść na jakiś profil na Facebooku, to obok tego przycisku jest przycisk zadzwoń. Ja go naciskałem i dzwoniłem do tej osoby. Co prawda od razu się rozłączałem, ale to i tak ta wiadomość dochodziła do odbiorcy. I to też nie jest taka za ciekawa sytuacja. Albo coś, z czym ja się cały czas borykam, czyli rozmazane zdjęcia na Messengerze. Chcę szybko zrobić zdjęcie czemuś. Naciskam tą ikonkę, żeby zrobić zdjęcie, robię zdjęcie i nagle to zdjęcie się robi rozmazane. Czemu? W normalnej aplikacji aparatu w moim telefonie tak nie jest, a na Messengerze tak się cały czas dzieje. UTF. Albo coś, co mnie zaczyna coraz bardziej denerwować, czyli te skróty. KK albo K albo SPK. Nie, SPK to jest nawet spoko. Ale te KK i K, no UTF. Nie można napisać OK albo OK po prostu, tylko K. Jakby komuś nie chciało nacisnąć dwóch przycisków na klawiaturze. No i właśnie ostatnia rzecz to jest takie pisanie bez emocji. Ja lubię, jak ktoś daje jakieś emotki, bo to bardziej można zobaczyć, czy ktoś jest, nie wiem, zadowolony. Bo jak ktoś jest zadowolony, to daje jakąś uśmiechniętą minkę i w sumie to jest dla mnie fajniejsze, jak ktoś da jakąś emotkę. A jak ktoś nie daje emotek, to tak nie wiadomo w sumie, jaki ma humor. No i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę. No i to tyle. Do zobaczenia, pa, pa. No i cześć.